Dzień dobry, moi misie kolorowe. Witam was w kolejnym odcineczku z Trackmanią. Nie jest wtoreczek, jest Huntereczek. Lecimy. Dzień dobry, Huntereczku. Dzień dobry, Marcineczku. Dzień dobry w tym nowym roczeczku. Tak jest. No bo tak? Dobrze liczę? Chyba no dobrze, tak. No. Tak. Chyba, na pewno dobrze? Na pewno dobrze, bo nagrywamy to 29, a wyjdzie za kilka dni, no to... No, brawo, umiesz matematykę nawet. Nawet nie do końca, ale wystarczyła logika, nawet nie matematyka. Bo w ogóle logika to jest dział matematyki, nie? Tak, jest. Jest taki dział w matematyce jak logika. Jest. Jedyna piątka, jaką dostałem na rozszerzonej matematyce w ogólniaku. Co ty gadasz? Pierwszy sprawdzian, który miałem z logiki. Co ty gadasz? No, to ty ostatnio. Taki logiczny chłopiec jesteś? Tak. Wtedy byłem, później się okazało, że dwa razy miałem zagrożenie, kurwa, z... Nie, pizdę miałem w sumie z matmy na półrocze. W drugiej, w trzeciej klasie, także... Zabłysnąłem no, tak przez chwilę. Nie wyglądasz mi na logicznego, ale dobrze, no... A widzisz, pozory mylą. Wierzę na słowo, wierzę na słowo. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, przede wszystkim życzę wam wszystkiego dobrego w tym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku, gdyż ten stary już nam uciekł. W zasadzie to nie był dobry rok, przynajmniej dla mnie. A z drugiej strony był dobry, bo ustabilizowałem pewne rzeczy. Natomiast mam nadzieję, że wam się udał. A że ten następny będzie jeszcze fajniejszy. Adaś też wam życzy. Też garantuję. Życzę, tak jest. Tak, tylko... no. A teraz przejdźmy do Trackmanii, bo ja ogólnie już to wspominałem, że jakoś tak... staram się nie celebrować świąt na kanale. Po prostu kanał to jest, wiesz, no... osobna platforma pozażyciowa, że tak powiem. I tutaj ma być rozrywka na tym samym poziomie, czyli chujowym. I tak. Czy ja to w końcu... Ło! Czekaj, błagam, boś tego nie spierdol teraz. Kurwa mać, ale ładnie jechałem. A ja to poprawiam. Człowieku, 16 local record. No tak mi siadł ten pierwszy skok, że to koniec świata, nie? No właśnie mi też tak siadło, ale później już nie siadło. No to później to już jest prostsza część, że powiedziałem. No ja wiem, ale no nie siadło mi. To Adaś, pochwal się, co pod choinkę dostałeś w takim razie, bo to pierwszy odcinek też po świętach, który nagrywamy. Tak, tak. Dostałem nowe ramię do mikrofonu, bo stare już bardzo mocno skrzypiało i tak nie domagało. Przepraszam, nie, po prostu, wiesz, moje gimbusiarskie poczucie humoru i zanim powiedziałeś do mikrofonu, to chciałem, pomyślałem, że dostałeś nowe ramię, bo tam ty już zajechałeś czy coś, nie? Ale... tak, dokładnie, bo do tego... do tego właśnie to stosowałem, dlatego ci skrzypi, no chłopie, no to ty nie wiesz, że to do mikrofonu jest. Tak, ale chciałem użyć WWorda w tym momencie i... aha, rozumiem. Że wiesz, wyko, no. Rozumiem. Ale powiedziałem, że zastosowałem, także mi się wydaje, że tu raczej będzie wszystko safe. Ja rozumiem, no. Że wiesz, że ta dziurka na mikrofon jest akuratna, taka malutka, ale... to do tego nie służy, spokojnie. Dziurka na mikrofon? No dobra, no bo jak się ma ten dynamiczny mikrofon, to taka dziurka jest, to tak, wiesz, żartowałem. Aha, sobie. Czyli dalej... dynamicznie z mikrofonem, tak? No, nie, tak, tak, no dynamiczny mikrofon, akurat do tego, nie, rozumiesz, to takie śmieszne jest przecież, no dobra. Myślałem, że ty masz bardziej dynamiczny tam, wiesz. Wiesz, nowy rok, stary ja, no super. No. Wszystko jest na swoim miejscu. Słuchajcie, bo chciałem was zapytać, czy ostatnio dorwałem taką listę, ja już to chyba opowiadałem gdzieś, że dorwałem tą listę takich tradycyjnych potraw wigilijnych, no bo już jest ale wiadomo, nie? Mhm. I nikt mi nie odpowiedział na moje pytanie, bo pewnie zniknęło w tonie innych, czy na waszym stole wigilijnym znajdują się jakieś turbo tradycyjne rzeczy takie sprzed lat, że na przykład no u mnie na stole co roku jest kutia, nie? To takie mega tradycyjne danie, bo tak naprawdę to, co my w tym momencie mamy na stołach wigilijnych, to tak no już nie za dużo ma wspólnego z tą tradycyjną częścią, wiesz, taką mega tradycyjną. I czy na przykład, o, karp szary, czy na szaro, chyba na szaro się mówi. To ciekaw jestem, czy coś takiego się znajduje. A u ciebie na przykład na spod... no nie, no u ciebie to nie. No. U mnie zawsze jest ten solnik. A co to jest solnik? O. Nie wiesz, co to jest solnik? Nie mam pojęcia. O kurde, to zawsze się, wiesz,
zbierało śnieg do miednicy. Później to zagotowywało. Najpierw trzeba było to zetrzeć, żeby był lepszy smak. Później to trzeba było zagotować i dodajesz odrobinę soli. I trzeba pić ostrożnie, bo jest letni. To jest z Kapitana Bomby po trawach wigilijnych. Aha, no i wiesz, ja nie oglądam Kapitana Bomby. A co to jest solnik? No myślałem, że naprawdę chciałeś czymś zabłysnąć na... Nowy rok, stary Hunter, po prostu, no. Ale to jest w ogóle zajebista scena. Tutaj jest... Jeszcze trochę soli, ale pachnie, co gotujesz? Wodę! O, a czego dodałeś? Soli! O, klasyka. Ojciec już 3 dni wcześniej zbierał śnieg do miednicy. A to nawet coś chyba kojarzę, wiesz? W sensie gdzieś musiałem widzieć na jakichś ding-dongach, czy coś w tym stylu. To tak, ale... A tak zupełnie poważnie to kojarzę, że u ciebie na stole wigilijnym była jakaś taka... Mega tradycyjna potrawa? Tak, aczkolwiek nie mówię. Okej. Okay. Z wiadomych względów nie chcę dawać tutaj jakichkolwiek, wiesz. Aha, Chcę pominąć ten temat, skip. Dobrze, rozumiem. To okej. Okay. No, nie rozumiem. Ale dobra, mniej więcej rozumiem. Chyba wiem, o co chodzi. To po odcinku ci powiem. Po odcinku ci powiem. No to jest dopiero klasyka. No kurde, stary, znaczy nowy rok starzymy, no. I to mi się podoba. To mi się właśnie w nas podoba, że my jesteśmy takie tradycyjne chłopaki ogólnie, nie? To jest tradycyjne na stole wigilijnym. Ja i ty, tacy sami co roku, no. Dokładnie, tradycja pół litra, co? O, widzisz? Jednak jest coś na twoim stole wigilijnym, co jest mega tradycyjne i niezmienne. Tak, to jest. Od wielu lat. Co prawda, właśnie, bo to jest też ciekawy temat. U ciebie się pije w ogóle w święta? Pije. No widzisz, to... To u mnie w rodzinnym domu się piło, natomiast moja małżonka jest raczej wychowana na tych niepijących wigilię. Tam w pierwszy, drugi dzień świąt jak najbardziej. No i co roku jest ten taki niepisany konflikt, no bo oczywiście ostatecznie moja małżonka podejmuje decyzję, bo to ona w większości przygotowuje święta. Nie zmienia to faktu, że wiesz, wszyscy patrzą spod ełba z mojej rodziny, nie? Że tak, jak to tak, kurwa, wigilia bez Aśki? To, no nie wiem, to raczej na pasterkę chyba, nie? To... Byłeś kiedyś na pasterce w ogóle? Byłem. Też jedyne co widziałeś albo czułeś to ta woń alkoholu w całym kościele? Nie, bo u nas pasterka polegała na tym, że się szło nie do kościoła, tylko pod kościół. No tak, no w sumie też to jest jakieś rozwiązanie. Wtedy nie ma tej zawiesiny w powietrzu, nie? No nie, było rzeźko, fajnie. Wszystko ja byłem na miejscu. Jak już pewnie większość z was kojarzy, ja jestem raczej z tych niekościelnych. I raz zostałem namówiony przez właśnie moją małżonkę, wcześniej wspomnianą, do tego, żeby pójść na taką pasterkę. No niestety był to ostatni raz, jak byliśmy. Też to się wydarzyło. Wiesz co, wierzę, naprawdę głęboko wierzę, że wcześniej w rodzinnej miejscowości mojej żony te pasterki wyglądały nieco inaczej, bo faktycznie nawet miałem okazję poznać księdza z tamtych okolic i jest naprawdę w porządku. Natomiast no tutaj słuchaj, przez godzinną pasterkę, przez przynajmniej 30 minut ksiądz prosił o datki na kościół, na pasterkę. Bo trzeba dach wyremontować i tak dalej. No to szczerze powiedziawszy, po prostu, znaczy ja zamknąłem się i stwierdziłem, dobra, może to tak wygląda, nigdy nie byłem. Natomiast wyszliśmy z tego kościoła i moja żona powiedziała, to był ostatni raz, jak byliśmy w tym kościele na pasterce. Mówię, aha, czyli to nie jest normalne, po prostu tutaj są takie zwyczaje, słuchaj, tradycyjne potrawy na wigilijnym stole. Być może zabrakło. Nie wiem, czy widziałeś też tego TikToka, czy taki krótki filmik, gdzie był automat na ofiary. Jezu, tak, widziałem. Bóg zapłać. Daj więcej. Daj więcej, albo nie masz więcej, coś takiego. Ale tak, nie masz więcej? Znaczy, mam szczerą nadzieję, że to jednak fejur i jakiś AI albo coś w tym stylu, nie? Albo ktoś sobie po prostu podłożył głos. Chociaż czytając komentarze tam, stwierdzam, że to może nie być fejur, bo są ludzie, którzy twierdzą, że to jest właśnie u nich w kościele gdzieś tam na Śląsku. I to jest przerażające w takim razie. To dość ciężko przerażające.
Ale podobno to się ma od nowego roku zmienić. Bo prawdopodobnie będzie wprowadzane... Od 2025. Jeżeli o tym mówisz. O tym, żeby ludzie finansowali sami? Tak, od 2025. No. Czyli za rok. Czyli za rok. Nie czytałem jeszcze dokładnie tego projektu, tej ustawy. I... Jeżeli to jest na przykład tak jak w Niemczech, chociaż na tą, powiedzmy, hehe, na tą modłę samą, no to zobaczymy tak naprawdę ilu, bo w tym momencie statystyki mówią, że tam ponad 90% Polaków jest katolikami i tak dalej, nie? Mhm. No i pytanie, jeżeli to będzie tak, że będziesz płacił podatki na kościół jakoś osobno, bo nie wiem, nie czytałem, w ogóle się nie zagłębiałem, tylko usłyszałem hasło, a nie miałem czasu się nad tym skupić. Tylko jeżeli jesteś faktycznie katolikiem, no to jestem bardzo ciekaw, ale zupełnie nie złośliwie, po prostu jestem strasznie ciekaw, ile osób dokonało apostazji. No. Żeby tych podatków nie płacić. I wtedy się tak naprawdę dopiero okaże, ilu faktycznie tych katolików w Polsce jest. I broń hehe Boże w tym przypadku. Nie namawiam absolutnie do ani jednego, ani drugiego, tylko po prostu jestem ciekaw. Naprawdę nie złośliwie, tylko z czystej ciekawości, jakie będą statystyki po roku, powiedzmy, od tego zabiegu. I w ogóle jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo na razie, tak jak mówiłem, zupełnie się w ten temat nie zagłębiałem i nawet nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie działało. Natomiast wiem tylko, że już dosyć spora panika się zrobiła, no bo TVP zostało poddane w stan likwidacji, nie? No. To mi się podoba, że jest taka bitewka malutka i tak PiS mówi, dobra, no to szach. A tu kurwa wychodzi minister kultury i mówi Makao i po Makale, kurwa. Kompletnie inne granie. Coś pięknego, cudownie się to ogląda. Znaczy tak, a z drugiej strony dziwne to wszystko jest. I... A znaczy, słyszałeś o tych wynagrodzeniach, co mieli? Kto? Dziennikarze TVP? Nie. O stary, tam w pół roku niektórzy po milionie zarobili. No proszę. A było iść do TVP, no, a nie na jakieś YouTube. No, trzeba było jednak robić to dziennikarstwo dłużej i pójść do... A wiesz, że ja miałem propozycję w ogóle, żeby zacząć nagrywać dla TVP? Co ty gadasz, kiedy? Wiesz co, od mojej sieci partnerskiej... Ojej, nie wiem, czy ja mogłem to powiedzieć, a chuj tam. Bo była... No jak nie przyjąłeś deala, to możesz. Nie przyjąłem, tak. Oczywiście, że nie przyjąłem. Tylko, że bo powstawała platforma, konkurencja dla tubów, no. Polska, którą właśnie prowadziło TVP. Ona nie doszła koniec końców do skutku, z tego co mi wiadomo. A oni tam mają doświadczenie z tymi mediami społecznościowymi. Pamiętamy Albikle. Co pamiętamy? No właśnie. Wiesz co to było, nie? Nie. Albikla to miała być odpowiedź Polska na Facebooka. No to właśnie to miała być polska odpowiedź na YouTube'a. I jak widać, wyszło im znakomicie. No, natomiast... jeżeli oni taką dobrą wolność słowa by ten, jak to się nazywa, promowali, tak jak było to przez ostatnie lata, to powiem ci, że dużo osób by tam przeszło, na pewno. Wiesz co, proponowali mi naprawdę niezłe pieniądze. I miałem moralny dylemat. Przez chwilę. Nawet rozmawiałem o tym z moją mamą, z moim tatą. I nie, ostatecznie podjąłem decyzję, że w zasadzie to nie ma pieniędzy, które bym położył, które musieliby mi położyć, żebym tam poszedł, bo proponowali naprawdę dobre pieniądze. Natomiast oni też... To już była pięciocyfrowa kwota. Tak. Za odcinek. Za odcinek? Tak. Przy czym jednym z punktów, no to, że to musi być tylko na tą platformę, nie? No i oczywiście cały regulamin osobny i tak dalej, i tak dalej. No ale mniejsza. No ale jak tylko powiedziałem, że się nie zgodzę, to pamiętam, że kontrą było, ale to nigdzie nie będzie napisane, że to jest od TVP i w ogóle, nie? To tam trzeba byłoby wejść już w stopkę i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, słuchaj,
jest jedna rzecz. Wystarczy, że ktoś raz powie w internecie, że to jest od TVP i ktoś mnie z tym powiąże i ja już mam z mordy cholewę zrobioną, nie? No, no. bo prawda jest taka, że jestem przeciwko, byłem przeciwko i szczególnie apolityczny jestem, więc no byłoby to mega nie w porządku. I faktycznie ten problem moralny miałem tylko dlatego, że no bo to były duże pieniądze i... A tak z ciekawości, ile odcinków miałeś robić w miesiącu? Tam nie jeden pamiętam na tego. To było bardzo dawno temu, wiesz? No przede wszystkim ja wtedy robiłem, wiesz, po 20-30 tysięcy na odcinek wyświetleń. Mhm. I... Najgorsze było to, że no, wiesz, miałem to promować po prostu swoim kanałem. No nieważne, nie pamiętam szczegółów, nie pamiętam nawet, bo teraz palnąłem, że za odcinek ta pięciocyfrowa kwota. A może tak nie było do końca. Pamiętam, że to były duże kwoty, bo to było już... Kurwa. 5-6 lat temu. I pamiętam, że tak samo szybko jak dostałem tą ofertę, tak szybko ją odrzuciłem, więc... Duże kwoty i obietnica, że nikt się nigdy nie dowie, że to jest od TVP. I tutaj było takie, no kurwa no, a może. Ale na szczęście się nie zgodziłem, bo wiesz co, to nie doszło nigdy do skutku. Ale miałbym sobie do zarzucenia, wiesz, taką nieprawość moralną. Ja pierdolę, jakich ja ładnych słów dzisiaj używam. A czemu nieprawość moralną? No bo byłoby to zdecydowanie niezgodne z moimi przekonaniami, co bym zrobił, czyli żebym się zgodził, nie? Mhm. Więc cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo nie dość, że nie doszło do skutku i tak bym nie zarobił, no to miałbym na sumieniu, że podpisałem to i chciałem to zrobić, wiesz, no takie podwójnie w dupę, nie? Przejebane, mówiąc krótko. A ty byś się zgodził? No właśnie, kurwa, nie wiem. Ja się chyba ciebie pytałem wtedy. Myśmy na ten temat rozmawiali. Wydaje mi się, że... Bo to, mówię, to było tak dawno temu. Ja musiałbym poszukać tego w naszych rozmowach gdzieś tam na Messengerze. Chyba, że to była telefoniczna, to wtedy to tam... No nie no, wydaje mi się, że raczej na Messengerze o tym pisaliśmy. I nie pamiętam, co mi wtedy doradzałeś. Ale pamiętam, że z kimś o tym rozmawiałem i najprawdopodobniej to byłeś ty. W sensie z internetów, nie? Mhm. No i właśnie, i tutaj to samo masz, nie wiem, czy bym to przyjął, nie? No tak, no to ja też tak nie wiedziałem. Już wiem, dzisiaj bym nie przyjął. Powiem ci, nawet... że nie wiem, z tego względu, że jeszcze w tamtym czasie prowadziłem działalność gospodarczą i to też kompletnie inaczej wyglądało, nie? Ja bym to traktował trochę jako odzyskanie moich podatków, które becaluję. Ja bym sobie tak raczej to argumentował. Mm-hmm. Bo wiesz, no, tworzenie dedykowanych treści czy na YouTube'a, czy na jakąkolwiek inną platformę, czy wiesz, też to jak chyba miałem... mi świta coś, że właśnie tak mi to wtedy tłumaczyłeś. Bardzo możliwe, że tak było. Bardzo możliwe. No wiesz, ja też na przykład miałem kontrakt z Facebookiem, nie? Gdzie tam streamowałem dla nich i no, robiłem dedykowane wszyscy treści. To praktycznie to mieli. No. Ty w ogóle w tym roku będę mógł już powiedzieć, ile zarobiłem z Facebooka. Aha, bo ci się kończy no, kontrakt, kończy tak? Mi się to pięcioletnie te... Kurde, a wtedy pamiętam, że wszyscy się przenieśli na tego Facebooka. I to będę mógł w styczniu powiedzieć, bo to w styczniu pamiętam, że jakoś... Nie, w lutym będę mógł powiedzieć. Bo minie pięcioletni zakaz od zakończenia kontraktu. Zależy ci na tym, żeby to powiedzieć? Nie. Ale będziesz mógł. Ale będę mógł. Ja w sumie nawet nie podejmowałem rozmów, bo... Wyszedłem z założenia wtedy, że lepiej na tym wyjdę, jeżeli nie będę zmieniał platformy. I w sumie miałem rację. Bo generalnie mi na YouTubie te live'y idą całkiem nieźle. Kurde no! Trudna plansza bardzo, nie sądzisz? No trochę tak. Nie przejechałem tego jeszcze ani razu. I sam fakt, że gdzieś tam, bo ja też w pewnym momencie mam wrażenie, że za dużo się kopałem z Kuniem, jeżeli chodzi o zmiany kanału i tak dalej. Przecież ja tych kanałów też natworzyłem w cholerę, potem te bany i tak dalej. I cieszę się, że nawet wiesz, a propos jeszcze tego TVP,
że nie kombinowałem już więcej, po prostu, że zostałem tu, gdzie jestem. O kurde, elo, 19 ale roku. Na koniec jeszcze czasa romnąłem. No, zrobiłeś jak kytasa czasa po prostu. No dobra, ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę w nowym roku. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Yo.